Szukacie może nawilżającego kremu do cer mieszanej? Opłacalnego płynu micelarnego? Świetnego kremu z filtrem? A może czegoś na wypryski? Nawet te na plecach? W tym odcinku znajdziecie jeszcze więcej, bo podsumuję moje ulubione produkty marki Eveline Cosmetics. Witajcie w krainie składów! Chyba każdy zna Eveline. Marka chyba głównie kojarzona jest z makijażem, ale coraz częściej to kosmetyki do pielęgnacji okazują się hitami. Ciągle przewijają się w moich odcinkach, ale jeszcze nie było filmu, który zebrałby wszystkie te polecenia w jednym miejscu. Aż dziwne. Trzeba to nadrobić. Na początku chciałam zrobić jakieś top 10. No ale jak mogę porównywać płyn micelarny do kremu z filtrem? Niezbyt się da. Więc przejdziemy po kolei etapami pielęgnacji. Od oczyszczania aż po SPF. Kiedyś lubiłam w taki sposób porządkować odcinki, więc spróbujmy. Dodam jeszcze, że marka jest potwierdzona jako cruelty free. I jak coś, to w odcinku będę opierać się na cenach ze strony Eveline, bo to tam mają najlepsze promocje. Marka została też partnerem tego materiału, więc będę Was informować także o innych zniżkach. Jeśli chodzi o demakijaż, to mam do polecenia płyny micelarne. Są bardzo duże, w promocji ceny potrafią sięgać okolic dyszki i mają sporo dodatków pielęgnujących. Co prawda w produktach do demakijażu to nie jest aż takie ważne, no bo szybko je spłukujemy. Ale warto docenić, że coś tam fajnego jednak jest. Miałam wersję chyba taką najbardziej kultową z zieloną i czarną herbatą, z witaminą C i kokosową. Czy któryś jest moim ulubionym? Wszystkie są równie dobre. Jednak warto podkreślić, że kokosowy jest najłagodniejszy. Jak spojrzycie w skład, to faktycznie jest tam najwięcej składników łagodzących i wspierających mikrobiom. A to dlatego, że płyn jest proponowany również jako tonik. No ja mimo wszystko uważam, że płyn micelarny zawsze należy zmyć, bo to pierwszy etap oczyszczania. Tak więc zostańmy przy tym, że to dobry, łagodny płyn micelarny, a tonik to inna bajka. Drugi etap to mycie. I chciałabym wyróżnić pienkę z serii dla cery trądzikowej. Ale polecam ją nie tyle do twarzy, co do pleców i wyprysków na ciele, ponieważ zawiera kwas szikimowy i migdałowy. To według mnie lepsze połączenie niż popularny kwas glikolowy, który przez małą cząsteczkę wnika głębiej i niestety częściej podrażnia. Dlatego w tym produkcie rozwiązanie jest o wiele bardziej uniwersalne. W przypadku twarzy stosowałabym ją raczej od czasu do czasu jako wsparcie, ale to też zależy od całokształtu pielęgnacji. Wiecie, żeby nie przegiąć ze złuszczaniem i nie zafundować sobie tak zwanej kaszki. Kolejny etap, czyli tonizację, sobie pominiemy. Bo przyznaję, nie miałam jeszcze toniku tej marki. Ale za to przejdziemy do najlepszego, czyli od razu do serum. To mój ulubiony element pielęgnacji. Mój pierwszy typ chyba nikogo nie zdziwi, bo wybrałam multipeptydowe z serii Serum Shot. Jest bardzo często w promocji, więc bądźcie czujni. A dlaczego moim zdaniem warto? Bo skład jest wyjątkowo bogaty, a formuła świetnie sprawdza się pod makijażem. Mamy tutaj ponad 10 różnorodnych peptydów, regenerujące ceramidy, nawilżającą betainę, czy bardzo silny antyoksydant, czyli wyciąg z żeńszenia. Wysoko w składzie znajduje się też triple argonin, a to taki roślinny odpowiednik silikonu. To wszystko razem może stanowić świetną bazę pod makijaż, bo skóra od razu wydaje się bardziej nawilżona, staje się miękka w dotyku i wygładzona. A do tego wspierana jest bariera hydrolipidowa i działanie przeciwzmarszczkowe. Tak więc stosowałabym je w porannej pielęgnacji, raczej bez względu na typ cery, albo w pielęgnacji nocnej przy zaburzonej barierze hydrolipidowej i w celu zapobiegania powstawaniu zmarszczek. Moja druga propozycja z tej samej serii to serum z kofeiną. Niby pod oczy, ale ja je polecam do całej twarzy. No trochę się utarło, że jak kofeina, to tylko pod oczy. No nie tylko! To świetny antyoksydant, a do tego ma właściwości przeciwobrzękowe. Dla zmęczonej, szarej skóry to może być dobra opcja. Szczególnie, że tutaj również mamy triple argonin, który daje efekt miękkości i wygładzenia. Są też ceramidy i peptyd, czy dwie pochodne witaminy C. Tak więc jeśli będzie promocja i akurat poprzednie serum będzie wykupione, co się często zdarza, to warto dać szansę również tej wersji.
może spodoba Wam się nawet bardziej. A serum numer 3 wybrałam z linii Słodkie Peptydy i jest to serum przywracające kontur twarzy. I tu wybaczcie, ale nie będę rozgadywać się o składzie. No bo tu jest aż ponad 20 ekstraktów, 7 peptydów, ceramidy, niacynamid, witamina C i znowu triple argonin. I podsumuję je tak. Widziałam już produkt z podobnym składem, ale kosztował jakieś 300 zł. Tak więc moim zdaniem dla cer dojrzałych to serum może być świetnym wyborem. A już szczególnie jeśli cera jest zmęczona i szorstka. Albo bez względu na wiek pod makijaż. To co, teraz krem pod oczy? Jeśli nie macie większych problemów ze skórą w tej okolicy, a po prostu chcecie podbić nawilżenie, wygładzić skórę, czy przygotować ją pod korektor, żeby nie było przysuszu, to warto sprawdzić kokosowy krem pod oczy. Ma troszkę większą pojemność niż standardowe kremy i jest wydajny, a w jego składzie znajdziemy wcześniej omawianą kofeinę, prebiotyki czy olej z nasion malin. W tej cenie to chyba ogólnie jeden z najlepszych kremów pod oczy, jakie kojarzę. I widziałam, że dużo osób też go lubi ze względu na wygładzenie i nawilżenie i to bez efektu lepienia. A, no i chyba nie trafiłam, aby komuś zaostrzył prosaki, a to też ważne. Czas na kremy do twarzy. Jeśli oglądacie mnie regularnie, bo oglądacie, prawda? To pewnie wiecie, że bardzo lubię błękitny krem z serii Beauty and Glow. Ponownie to większa pojemność niż zwykle. A za co go polubiłam? Przede wszystkim za formułę, która jest niby treściwa i gęsta, a na buzi to leciutka, miękka chmurka. Nie nasila u mnie przetłuszczania, nie świeci się. Mogłam go nosić nawet bez pudrowania i skóra wyglądała po prostu zdrowo. A uwierzcie, że przy huśtawkach hormonalnych, no to nie jest łatwe. Bardzo go polecam. Myślę, że spodoba się szczególnie cerze mieszanej, ale tak naprawdę każdy może próbować, bo zarówno skład, jak i formuła są uniwersalne. Pod makijaż też jest świetny. Nakładałam go również pod kremy z filtrem, które lekko mnie podrażniały. Na przykład ze względu na alkohol. I zdecydowanie był dobrą barierą między skórą a SPF. A mimo to nic się nie rolowało i nie było uczucia ciężkości. To taki grzeczny, fajny kremik. Ja go lubię polecać, jak ktoś totalnie nie ma pomysłu, co wypróbować. Z kolei na noc lubię krem z potrójną witaminą C. On w sumie jest bez względu na porę dnia, ale przez jego otulającą formułę, troszkę cięższą niż poprzednik, wolę nakładać go przed snem. Jak wskazuje opakowanie, w składzie znajdziemy 3 stabilne pochodne witaminy C, ale również kwas tranexamowy, który zapobiega powstawaniu przebarwień, kwas ferulowy, który podbija ich działanie, a do tego ceramidy czy masło shi z mango, które otulają buzię i pomagają utrzymać nawilżenie. W komplecie z dobrym serum nawilżającym sprawdzi się u cer suchych. Będzie też odpowiednie dla mieszanych i może w kierunku tłustych, jeśli formuła nie okaże się za ciężka. Nie liczyłabym na niego, jeśli chodzi o rozjaśnienie przebarwień posłonecznych, czy innych tak zwanych utrwalonych, ale na takie świeże, różowe plamki, chociażby po wypryskach, jest bardzo fajny. I taka ciekawostka, że ma w środku takie małe, kremowe kuleczki, które rozpuszczają się pod palcami. A teraz krem z filtrem. Mam tu ulubieńca, o którym wspominałam przez całe lato. Mowa o SPF z potrójną witaminą C. Niestety pojemność jest niewielka, więc polecam kupować go w promocji. Krem polubiłam, ponieważ jest lekki, nie bieli, nie roluje mi się, nie szczypie, nie migruje, sprawdza się pod makijaż, a przypudrowany dobrze trzyma mat. Oczywiście jak to bywa z kremami z filtrem, co osoba to inne odczucia. I na pewno zdarzy się ktoś o odmiennym zdaniu i to jest okej. W każdym razie formuła przypomina mi bardziej silikonową bazę pod makijaż niż typowy filtr. Wyraźnie wygładza i rozświetla, ale to nie jest spocony efekt. Mimo to bardzo polecam go pudrować. Ogólnie nie wyobrażam u siebie nie pudrować filtrów, bo dzięki temu lepiej mi się trzymają, nie martwię się świeceniem ani migrowaniem. To nie oznacza od razu, że trzeba robić pełen makijaż. Puder może być transparentny i praktycznie niewidoczny, a efekt na skórze często będzie znacznie lepszy, szczególnie jeśli mamy problem z wyświecaniem.
Sam filtr ma też więcej zalet, bo w składzie znajdziemy od razu sporo antyoksydantów, przez co na upartego można go nakładać nawet solo. Ja wolę akurat na emulsyjne serum i to moje ulubione rozwiązanie pod filtry. A czy Wy macie jakiegoś ulubieńca z Eveline? Napiszcie proszę w komentarzu, albo zostawcie hasło hashtag pielęgnacja, bo tutaj mamy ją praktycznie całą. A kto ma skórę, łapka w górę! Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!